Szczęść Boże, dobry wieczór, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, niech Pan Jezus rzeczywiście będzie uwielbiony w tym wszystkim, co się dzieje w moim życiu, moim i Twoim. Niech będzie uwielbiony w tym, co dzisiaj się wydarzyło. Pomyśl dzisiaj o całym swoim dniu, o tym wszystkim, co się działo od początku, kiedy wstałeś, o tych pierwszych momentach, kiedy zadzwonił budzik, przyszła Ci na myśl wiadomość, że dzisiaj jest poniedziałek, najcudowniejszy dzień w tygodniu, że po urlopie, po wolnym, znowu, w końcu, nareszcie, możesz wrócić do pracy, do szkoły, na studia. Pomyśl o tym wszystkim, co się działo rano, potem kiedy poszedłeś właśnie do pracy, do szkoły. Te pierwsze spotkania, pierwsze rozmowy, pierwsze myśli. Cały dzień. I powiedz teraz Jezusowi, dziękuję. Bądź tym wszystkim uwielbiony. Ale możesz pomyśleć, nie. Dziś było kiepsko. Dziś był strasznie kiepski poniedziałek. Najgorszy poniedziałek w moim życiu. Nie chciało mi się wstać. Zapomniałem o modlitwie, a może w moich ustach czy w sercu było pełno dorzeczenia, pełno plotek, obmów. W ciągu dnia pojawiło się mnóstwo grzechu. Tak bardzo chciałem wrócić do Pana Boga, a poniedziałek okazał się okrutny, straszny. Może ktoś Cię zranił dzisiaj, skrzywdził, też coś złego powiedział. Może szef. Może ktoś Cię po prostu wykpił, bo się w czymś pomyliłeś. Powiedz dzisiaj za to Panu Jezusowi. Dziękuję Ci. Bądź w tym wszystkim uwielbiony. Dzisiaj Kościół czyta niezwykłą Ewangelię o wdowie, która wrzuciła do skarbca, do skarbonki przy świątyni wszystko, co miała. Jezus mówi, ona dała wszystko, bo nie daje to, co inni, tylko to, co im zbywa. To, co mogę dać. To, co uważam za dobre. Dzisiaj Jezus chce, żebyś dał, żebyś dała Mu wszystko. Nie to, co Ci zbywa. Czy nie tylko dobre uczynki, którymi możesz się pochwalić. Ale też to, za co Ci jest cholerny wstyd. Za co Ci jest po prostu poważny żal masz w sercu. Dzisiaj to oddaj Jezusowi. Tej nocy. I idź spokojnie spać. Nie martw się. Już się nie trap. Już się nie spódź, nie smuć. Pan Bóg jest przy Tobie. Ja za każdym razem tak mam. I każdej nocy martwię się i przed zasnięciem myślę, jak to będzie. Dla mnie jutro jest taki poniedziałek, bo jutro wracam do szkoły. Nawet po dłuższym czasie, bo przez tydzień nie byłem, bo byłem na rekolekcjach. Mimo, że się cieszę, że spotkam się z moimi dzieciakami, którym będę opowiadał Panu Bogu, to zawsze jest jakiś taki strach, lęk, takie rozleniwienie. Ale oddaję to Jemu. Tyle planów, marzeń, myślę o tym wszystkim, co się dzieje wokół mnie, w moim życiu, w parafii, w tych wszystkich duszpasterstwach, grupach. No i gdzieś siedzi mi to po głowie, jak to wszystko zrozumieć, jak do tego podejść, żeby to było Boże. Ale po co ja się martwię? To mi bardziej się przypomina, żeby oddać to wszystko Panu Bogu. Bo On tym wszystkim kieruje. Nie ma sensu. Iść tym wszystkim spać. Tylko przed nocą Jemu to oddać. A On już wszystko załatwi. On zna na to sposób. On zna sposób, jak wyprostować moje życie. Co zrobić, żeby moje życie rzeczywiście miało smak i sens. Do mnie należy tylko jeden gest. Oddać Mu to wszystko. Nie zostawiaj 5 groszy w kieszeni na wszelki wypadek, gdyby się nie udało. To, co mówił, popatrzcie, papież Jan Paweł II. Totus tuus, cały Twój, Maryjo. Cały. Nie, że jak się coś nie uda, to będę po swemu planował, ale cały. Cały i wszystko. Nic sobie nie zostawiam. Benedykt XVI kiedyś tak powiedział, że Pan Jezus chce, żebyśmy Mu wszystko oddali, ale nie dlatego, że jest złodziejem, że chce nas okraść. Tylko mówi, dlatego, że jak Mu oddamy, to On to wszystko jeszcze pomnoży, pobłogosławi i pomnoży. I to jest niesamowite.
to czegoś mnie niesamowicie uczy. Z tyłu mam taki kącik zdjęć. Dzisiaj robiłem sobie porządki w domu, w pokoju. To jest taki dobry dzień zawsze, poniedziałki często tak robię sobie, że właściwie nigdzie nie wychodzę, tylko siedzę i sprzątam moją celę zakonną, moją izdebkę. No i właśnie tak sobie patrzę na te zdjęcia, wspominam i tak sobie mówię, kurczę, Panie Boże, przecież to są ludzie, których Ty mi posyłałeś. Moją najlepszą rodzinę, moich najlepszych znajomych. Ja po to sobie to wieszam, nie żeby jakieś robić narcyzmy, egoizmy i jak dalej, nie wiem, jakieś takie czy tylko życie jakieś wspomnieniami, nie. Po to, żeby patrzeć na tych wszystkich ludzi, których Pan Bóg mi podsyłał, a posyłał mi mnóstwo i non stop mi posyła. Nawet tak mam, że jak kogoś widzę, nie wiem, przeczytam kogoś książkę, posyłam jakąś piosenkę czy cokolwiek, tak sobie pomyślałem, fajnie byłoby ją, tą osobę poznać, Pan Bóg zaraz mi podsyła to. Mówi, jak fajnie, to masz. Gdzieś kogoś widzę, mówi, ale super osoba, super byłoby się z nią jakoś pogadać. I ta osoba przychodzi, mówisz i masz, tak Pan Bóg działa. Jeżeli pozwolę mu rzeczywiście działać i daję mu, mówię, ja tego nie załatwię, no bo przecież do mnie nikt by nie zauważył takiego kogoś jak ja. A Pan Bóg podsyła, bo tak się dzieje i tu mógłbym o dużo wydarzeń powiedzieć, wiele sytuacji. Ja myślę, że o tym też będę opowiadał z czasem, jak to Pan Bóg działa. Takie wspominanie tych wszystkich wielu łask Pana Boga sprawia, że mogę i spokojnie spać. A co Ty robisz, by pójść spokojnie spać? Nie wiem, pijesz dobrą kawę, herbatę, oglądasz jakiś film, słuchasz jakieś dobre muzyki, modlisz się, czytasz Słowo Boże. Napiszcie, co robicie przed zaśnięciem, jak Wam tak jest ciężko, jak jesteście takimi nocnymi markami. Co Wam pomaga w pójściu spokojnym spać? I nawet tak, żebyście spokojnie mogli jutro się obudzić. Zapraszam Was do właśnie takiego dzielenia się, mówienia wspólnie. Chciałbym właśnie, żebyśmy się tak uruchomili, żeby to nie były tylko monologi, ale właśnie, żebyśmy tak rozmawiali, bardziej się poznawali. Habakuk to w języku hebrajskim słowo, które oznacza również bliskość, czułość. A bliskość to też takie człowieczeństwo, czyli tą czułość, bliskość, człowieczeństwo odkrywa się przez poznawanie siebie. Nie przez słuchanie, tylko ja Wam tutaj będę prawił, ale przez wspólne rozmawianie. Trzymajcie się, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Dobranoc.